Roz. Witamy serdecznie z hali Akademii Wychowania Fizycznego przy Alei Jana Pawła II. Spotkanie zawodników AWF-u z piłkarzami Uniwersytetu Jagiellońskiego w futsalu skomentują dla Państwa Kuba Moździerz i Piotr Pompa. Właśnie na tym obiekcie już za kilka minut zawodnicy UJ-u rozpoczną kolejny sezon akademickich mistrzostw Małopolski. Drużyna pod wodzą trenera Dariusza Igielskiego zapisuje nową kartę w historii halowych zmagań. A jak wiemy, pierwsza strona bywa często najtrudniejsza. Rywalizacja małopolskich uczelni w futsalu rozpoczęła się już wczoraj. 11 drużyn podzielono na dwie grupy. Po zakończeniu rozgrywek grupowych reprezentanci uczelni zagrają ze sobą w fazie play-off. Wyłoniony w rozgrywkach mistrz Małopolski zakwalifikuje się do akademickich mistrzostw Polski. W zeszłym sezonie w małopolskich rozgrywkach triumfował AWF. Zawodnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego zajęli skromne jak na ich potencjał 11 miejsce. Zobaczymy, czy mistrz na swoim obiekcie będzie w stanie utrzymać formę z poprzedniego sezonu. Bezpośrednich spotkań AWF-u z UJ-em w futsalu było w ostatnim czasie jak na lekarstwo. Ostatnie spotkanie tych drużyn odbyło się w sezonie 2015-2016. AWF rozgromił wtedy UJ 10-2, strzelając aż 7 bramek w drugiej połowie meczu. Mamy nadzieję, że tym razem uda się utrzymać pełną koncentrację do końca spotkania i że naszym zawodnikom wystarczy sił. Warto przypomnieć, że w ostatnich 4 sezonach gospodarze wygrywali tytuł mistrza Małopolski dwukrotnie, a więc bez wątpienia są faworytem tego meczu. Więcej znaczy rozum niż siła, tak brzmi maksyma Uniwersytetu Jagiellońskiego i nasi futsalowcy wzięli sobie to dosłownie do serca. Ostatnie sezony nie były w ich wykonaniu najlepsze, ale mamy nadzieję, że ten będzie przełomowy i że tym razem uda pokonać się zgodnie z zasadą bij mistrza tych rozgrywek. Już za kilka chwil rozpoczynamy mecz, zawodnicy są rozstawieni, zaczynać spotkanie będzie AWF. Zaczynamy. Piłka rozgrywana coraz szybciej. Na razie mamy lekkie szachy. AWF zaczął od długiego utrzymywania się przy piłce. Jak na razie gracze Uniwersytetu Jagiellońskiego nie mieli okazji, ale teraz doskonała interwencja w defensywie. Bartosza Poniedziałka, mamy wysoko założony pressing przez drużynę UJ-u w tych pierwszych sekundach spotkania. Zobaczymy, jak wytrzymają to zawodnicy AWF-u. Jak na razie piłka delikatnie przekroczyła linię dzielącą obie połowy, ale wszystko toczy się w dużej mierze na połowie graczy gospodarzy, graczy reprezentujących Akademię Wychowania Fizycznego. Długo utrzymują się przy piłce ci zawodnicy. Piłka krąży od jednego do drugiego, ale jak na razie nie zagraża to bramce strzeżonej przez... O, teraz mamy pierwsze uderzenie na bramkę. Świetną interwencją wykazuje się Piotr Niski. No właśnie, jest to nowy narybek, nowy nabytek zespołu z Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trener powiedział nam przed meczem, że wiąże z tym zawodnikiem duże nadzieje. Jest to na pewno młody talent i na pewno wiele, wiele ciekawych i miłych chwil przeżyjemy dzięki niemu. Teraz gracze Uniwersytetu Jagiellońskiego dłużej utrzymują się przy piłce. Znowu Bartosz Poniedziałek przy piłce. Próba uderzenia z dystansu zatrzymana przez zawodników AWF-u. Jakiś wolniejszy atak próbowaliśmy przez chwilę konstruować, ale w defensywie kapitalnie radzą sobie gracze Akademii Wychowania Fizycznego. Świetny dribbling lewym skrzydłem. Paweł Chady to również nowy nabytek drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego. Takich nowych nabytków mamy aż trzech nowych zawodników pojawiło się w składzie Uniwersytetu Jagiellońskiego na ten sezon. No właśnie, Piotrze, wymień kto to taki nowy przyszedł, kto zasilił skład Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak, przede wszystkim Piotr Niski, o którym już wspominaliśmy, Paweł Chady i Bartosz Poniedziałek. Są to gracze, którzy od tego sezonu reprezentują barwy niebieskie w tym meczu, barwy Uniwersytetu Jagiellońskiego, z którymi... Ale przyjrzyjmy się, co tutaj znowu uderzenie z lewego skrzydła. Zawodnicy AWF-u lubią tą stronę, mają tutaj lewonożnego zawodnika, który próbuje ustrzelić z dystansu.
coś dla swojej drużyny. Który pokazuje nam, że siły na pewno ma dużo, ale jak na razie jeszcze oko nie to. Jeszcze nie wykalibrował sobie odpowiednio swojego wewnętrznego celownika i na pewno musi się... Piękna wrzutka teraz. No niestety Wiktor Ramut nie utrzymał tutaj w tej sytuacji piłki. Mamy wznowienie przez AWF-u i cały czas bardzo wysoki pressing. No tutaj dosłownie Wiktor goni ostatniego obrońcę AWF-u. Jeżeli to dalej będzie utrzymywać się w takim tempie, no nie wiemy ile i czy starczy im sił do końca drugiej połowy. No właśnie, wiemy, że mieliśmy z tym problemy, szczególnie w meczach z AWF-em w ostatnich sezonach, że tych sił brakowało, ale mamy nadzieję, że okres przygotowawczy nie został przesiedziany przed telewizorem z jakimiś niepotrzebnymi kebabami, że na tych plażach nie było leżenia, było ćwiczenia. Kolejna akcja lewym skrzydłem zawodniku AWF-u. No strzał tutaj wewnętrzną częścią stopy, bardzo kąśliwy, kolejna próba. Kolejna dobra interwencja. No to jest następny strzał zawodników AWF-u. Na razie został on zablokowany, ale to już kolejna niebezpieczna próba pod bramką zawodników Uniwersytetu Jagiellońskiego, a mamy dopiero trzecią minutę meczu. Dopiero, a może aż? Może aż. Piotr Miński jak na razie spisuje się bez zarzutu, kapitalnie ten chłopak gra nogami. Te strzały nisko nad parkietem nie sprawiają mu żadnych problemów. Oj, teraz mieliśmy niebezpieczne wyjście na pozycję, piłka na dobieg. Uwolnił się tam jeden z zawodników Akademii Wychowania Fizycznego, był to Maciej Śliski grający z numerem 15, ale strzał niecelny. O, pierwsza niebezpieczna akcja zawodników UJ-u, strzał wewnętrzną częścią stopy, naprawdę bardzo, bardzo ciekawy. Kamil Sikora tutaj wykonywał to uderzenie i będzie również wznawiał teraz piłkę z rzutu rożnego. Dobra próba, to Paweł Hady uderzał w stronę bramki strzeżonej przez gracza Akademii, przez bramkarza Akademii Wychowania Fizycznego, natomiast strzał niecelny. No tak, Michał Siwiecki nie musiał tutaj w tej sytuacji interweniować, odprowadził tylko piłkę wzrokiem. I szybciutko przeniosła się nam akcja pod bramkę Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oj, skiksował tutaj niesamowicie Śliski Maciej i wychodzimy z kontrą, dwóch na dwóch zawodników. No niestety nie udało się tam podać piłki na prawe skrzydło. To Wojtek przybył, interweniował teraz w obronie, bardzo dobra interwencja, uratował AWF przed groźną sytuacją. No naprawdę trzeba powiedzieć, że to spotkanie trzyma nas w emocjach. Mamy dalej wynik 0-0. Kolejne uderzenie lewonożnego zawodnika drużyny AWF-u. Przybył Wojciech. Naprawdę te uderzenia lewą nogą mogą nam zagrażać. Mogą nam zagrażać, póki co są na szczęście niecelne i gdzieś tutaj stróż siedzący niedaleko na portierni może zacząć obawiać się tych piłek, że zaraz zamiast jakiegoś petenta zapuka mu w okienko piłeczka strzelona przez jednego z zawodników AWF-u, ale na szczęście są to strzały póki co niecelne. Aj, teraz zawodnik z numerem 17, Kamil Sikora, niecelne uderzenie, ale jak najbardziej próbujemy. Teraz powoli zaczynają ten atak gracze Akademii Wychowania Fizycznego, już podanie na lewą stronę, tutaj wiemy, że zagrażali nam, ale... No i mamy szansę na kontrę w tym momencie, Sikora wyprowadza kontratak, oj, efektowny dribbling, ale nie utrzymał piłki na boisku i mamy wznowienie gracze AWF-u, wznawiać piłkę będzie Bieda Tomasz, a nawet Tomasz Bieda. No właśnie, Tomasz Bieda. Ale na pewno Tomasz... Biedy na boisku tutaj nie ma bez wątpienia. Znaczy jest bieda na boisku cały czas. Jeszcze nie usiadł ten zawodnik, ma jeszcze trochę siły, ale wiemy, że na pewno jest to bogaty, bogaty dodatek do tego składu. Ale teraz oj, strzał, groźny strzał ze środka boiska. No i świetna interwencja kolejna, Piotra świetna interwencja. Niskiego, wcześniej naprawdę. Nie miał okazji interweniować rękami, interweniował głównie nogami, ale... Ale widzimy, że te ręce też ma, że też potrafi grać, łapać te... Nie chcemy tutaj nic ujmować poprzedniemu bramkarzowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale widać, że jak najbardziej te transfery, ci nowi zawodnicy, których do drużyny wprowadził Dariusz Igielski, odgrywają tutaj znaczącą rolę w tym nowym sezonie. No póki co ten debiut jak najbardziej udany w wykonaniu naszego bramkarza. Gracze Uniwersytetu Jagiellońskiego teraz wyprowadzają atak, konstruują go od strefy defensywnej, jakieś podania, wymiana piłki między broniącymi zawodnikami, ale teraz... Oj, cóż za strata, to są niebezpieczne sytuacje na boisku, zobaczmy teraz w strefie środkowej, znowu podanie na lewe skrzydło przy piłce
Oj, cóż za uderzenie Michała teraz. Znów kolejna interwencja naszego bramkarza. Ale teraz prosty techniczny błąd Kamila Sikory, nie opanował piłki, gdzieś mu uciekła i niestety tracimy szansę na wyprowadzenie groźnego ataku i wrzut z autu rozpoczęli już zawodnicy AWF-u. Teraz szybsza piłka do skrzydła, piłka wraca do środka boiska i będzie mieć rzut rożny. Kolejny groźny strzał, tym razem tak jest. Tomek Bieda uderzał. Tam chyba piłka po palcach bramkarza, jednak był kontakt z piłką i będziemy mieli rzut rożny. Wydaje się, że Piotr Gniski nie musiał interweniować, ale on nie widział tego, co ma zalecenie. Fatalne teraz wznowienie piłki. Była tam szansa na wyjście z kontratakiem, ale przy piłce utrzymują się zawodnicy AWF-u. Fatalne wyrzucenie piłki z rzutu rożnego, ale jeszcze gorsze wyprowadzenie do kontrataku. Cóż za gra kombinacyjna tutaj. To było naprawdę niebezpieczne, wychodzimy z kontratakiem, znaleziony został zawodnik i utrzymał piłkę, jednak kontratak 3-2 teraz, to jest niebezpieczna sytuacja i mamy pierwszy faul Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak jest, w tym momencie Wojciech Przybył wschodzi z boiska, Grzegorz Talaga pojawia się na nim, no trzeba powiedzieć, że Wojtek był tutaj postrachem na tym lewym skrzydle, może trochę osłabł. Dlatego została dokonana ta zmiana, ale no niewątpliwie postraszył naszego zawodnika kilkoma uderzeniami. No i widzimy, że ta lewa strona cały czas funkcjonuje i cały czas jest groźnie. Musimy się wystrzegać tamtych ataków i będziemy mieli kolejny rzut rożny, ponieważ groźnym strzałem popisał się teraz Grzegorz Talaga z AWF-u. Trzeba przyznać, że ta lewa strona jest mocna i w drużynie AWF-u nie brakuje lewonożnych snajperów. To prawda, zawsze jest... Oj, ale teraz było groźnie. Bardzo bliski był Kacper Lipertowicz, żeby umieścić piłkę w bramce Uniwersytetu. Dobrze, spokojnie, potrzymajmy teraz piłkę tutaj. Uniwersytet Jagielloński może wykazać się grą pozycyjną. W końcu to on jest przy piłce. No niecelne podanie. No gdzieś takimi dłuższymi piłkami próbują grać zawodnicy UJ-u. Brakuje tej strefy środkowej póki co. Te piłki takie grane trochę na alibi, żeby nie stracić, ale teraz groźnie próbował dryblować. No niestety ten drybling się nie udał i przejmujemy piłkę, możemy przejść do ataku pozycyjnego. Niestety znów tracimy piłkę. No trzeba przyznać, że ciężko tutaj, trudno naprawdę nadążyć za tempem tego spotkania. Cóż za gra kombinacyjna tutaj w środku pola, odegranie piętą efektowne w wykonaniu Grzegorza Talagi. Ale teraz zrobiło się miejsce na środku gracza AWF-u. Oj, nawet za dużo tego miejsca. Dobrze, że tam wykazał się kolejną interwencją Piotrek i udało mu się nogą tym razem wybić tę piłkę. No, jak na razie chyba zawodnik meczu. Dużo, dużo udanych interwencji. Tak, jak najbardziej. I będziemy mieli kolejny rzut rożny dla reprezentacji Akademii Wychowania Fizycznego. Zobaczmy, jak tym razem wykonałem ten stały fragment gry. No, chcieli tutaj chyba krótko wykonać i uderzyć tę piłkę z pierwszej nogi. Kacper Lipertowicz próbował oddawać strzał. Mamy szybką zmianę. Dobrze, że nie doszło tutaj do błędu zmiany. Zawodnik dość szybko wchodził na boisko. Ale wszystko oczywiście zgodnie z regulaminem. Oj, pięknie tutaj przerzut na lewe skrzydło. Ajajaj, było bardzo groźnie. Bardzo dobra próba w wykonaniu Pawła Hady, przepraszam, oczywiście Pawła. Tak jest, no Paweł, to byłby naprawdę świetny prezent. No wręcz było to zadanie, była ta akcja gwiazdorska, jak przystało na studenta astronomii. No niestety piłka poszybowała może nie w kosmos, ale gdzieś wysoko obok bramki. Gdyby nie było tutaj ścian, może faktycznie musielibyśmy ją szukać gdzieś tam za pomocą teleskopu Hubble'a. Tak, no myślę, że Paweł Hady wie, gdzie jest ta piłka posłana przez Sergio Ramosa. Zobaczmy teraz, kapitalna próba, bardzo dobry dribbling i niewiele brakło, aby... No i musiał tutaj ofiarną naprawdę postawą wykazać się Tomek Bieda w obronie, praktycznie bronił tej sytuacji sam. Oj. Niewiele brakło, próbował teraz szczęścia Jan Kowalik, z lewej nogi uderzał i będziemy mieli rzut rożny po tym strzale. Piłka gdzieś musiała się któregoś z defensorów Akademii Wychowania Fizycznego odbić. Tak jak również w tej sytuacji po strzale Bartka Poniedziałka.
próbował bardzo. Ale trzeba przyznać, że spotkanie nam się otwiera. Uniwersytet Jagielloński w tych ostatnich kilku sekundach zaczyna przejmować inicjatywę, a zbliżamy się do pierwszej połowy. Czyli jak sobie to przemnożymy. Rozpoczęła się nam 10. minuta dosłownie przed chwilką tego meczu. I kolejna niebezpieczna akcja na lewym skrzydle, tym razem zawodnik wybrał dogranie. No i widzimy, no zabrakło tutaj chyba zawodnika lewonożnego. Ale teraz była dobra okazja, aby z groźną kontrą wyszli zawodnicy UJ-u. Niestety. Oj, ale my też, wysoki pressing, naprawdę, cóż za tempo, akcja prawym skrzydłem, próba kolejnego dogrania. I będzie, mamy rzut rożny, tak, piłka tam dotknęła jednego z obrońców Uniwersytetu Jagiellońskiego. Piłkę będzie wznawiał AWF. Ale teraz nieprzyjemne uderzenie w twarz. Tak, to, tak, tak, to kolejny raz. Wojtek Przybył wchodzi ze swoim uderzeniem tutaj z lewego skrzydła, lewą nogą. No i przy piłce utrzymują się zawodnicy AWF-u. Jakaś próba dryblingu, próba strzału. Oj, no ale... który to już, Jakubie, strzał. No właśnie, wiesz co? Nie... Myślę, że zbliżamy się do pierwszej setki, jeżeli chodzi o strzały oddane przez Wojtka i Przybyła. Każdy wygląda dokładnie tak samo. Może Wojtek powinien stanąć gdzieś troszkę bardziej bliżej krawędzi boiska niż... Tak, mam nadzieję, że jego praca magisterska nie zostanie uznana za plagiat, bo taka powtarzalność jest naprawdę zdumiewająca. Ale nie jest to nasze zmartwienie. Już w międzyczasie zawodnicy UJ-u wyprowadzili akcję, zdążyli oddać strzał. Niestety był to strzał niecelny. I AWF konstruuje kolejną groźną, miejmy nadzieję, że nie groźną no, sytuację. Mam nadzieję, myślę, że spokojną. Zawodnicy grający w takim tempie mogą nie wytrzymać tego kondycyjnie. Mamy oczywiście wielką nadzieję, że zawodnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego kondycyjnie przygotowani są świetnie. Oj! Ale teraz metalowy pręt. Cóż za uderzenie i spojenie. Powiem ci, Jakubie, że to było kolejne uderzenie lewą nogą. Tym razem uderzał Maciej Śliski, a piłka wylądowała na spojeniu Piotrka Niskiego. Teraz Słupek, najlepszym przyjacielem naszego bramkarza. I AWF po raz kolejny powoli konstruuje swoją akcję gdzieś tam od strefy defensywnej i próba dryblingu. Już miałem pewne déjà vu tutaj, Kubo, aczkolwiek możemy zauważyć, że już nie widzimy tego pressingu, który obserwowaliśmy w pierwszych minutach gry. Ta obrona jest trochę bardziej pasywna w ostatnich minutach w wykonaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Kolejny rzut rożny. No, sporo zdrowia zostawili na pewno na parkiecie zawodnicy zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. No i teraz piłka na uwolnienie, tak żeby dać troszkę odsapnąć, ale co to jest? To jest dosłownie kilka sekund odpoczynku i już kolejny strzał i kolejna próba pokonania bramkarza i kolejny rzut rożny. I kolejny rzut rożny, który to jest rzut rożny? Oj, Jakubie, dwusetny. Prawie setny. Tak, możemy uznać, że piłkę wykonuje Kamil Krajewski z narożnika boiska. Znów tutaj była próba krótkiego wznowienia tej gry, może próba uderzenia, ale nie znaleziono miejsca. Czy Maciej Śliski nie obrócił się, miał tutaj nadzieję na ułożenie sobie tej piłki do prawej nogi? I znowu kapitalna interwencja. Po groźnym strzale Piotr Niski interweniował po raz kolejny nogami. No te nogi on faktycznie ma, myślę, że niewiele by ustępował Manuelowi Neuerowi, jeśli zmierzyliby się gdzieś tam w pojedynku na grę nogami. No tak, Jakubie, oczywiście... ja myślę, że Piotrek Niski dnia nóg nie omija. Dnia nóg nie omija, bocianem na pewno nie jest. Oj nie, mamy nadzieję, że sokołem. Kolejny rzut rożny. To już 300. Kolejny rzut rożny. Na szczęście żadnej groźnej sytuacji jeszcze sobie nie stworzyli po takim rzucie rożnym zawodnicy. Oj, zablokowana piłka teraz. Bardzo dobrze w defensywie Bartek Poniedziałek. No wykazują się ci nowi zawodnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Troszkę sobie przeszkodzili zawodnicy AWF-u. No i próba wyjścia z kontrą, ale znowu to podanie takie niedokładne, nieprzemyślane. No i nie doszedł do tej piłki Paweł Chady, ale to kolejny raz on w sytuacji ofensywnej. Kontynuujemy spotkanie. Tym razem przy piłce Uniwersytet Jagielloński. Oddaliśmy celny strzał, ale bez najmniejszych problemów poradził sobie bramkarz
bramkarz Akademii Wychowania Fizycznego i znowu ci zawodnicy konstruują sytuację ofensywną. Ale i tym razem piłka dla Uniwersytetu. Mamy czas. Tutaj trener drużyny Uniwersytetu Jagiellońskiego, Dariusz Igielski, zarządził przerwę w meczu. Ma nadzieję przekazać jakieś wskazówki. No, jaka jest taktyka? Czy będzie to on tutaj próbował utrzymać remisowy wynik? Ma na pewno kilka uwag. Trener Uniwersytetu Jagiellońskiego. A może chce po prostu dać odpocząć swoim chłopakom. Widzi, że zostawili sporo zdrowia, dużo muszą biegać, dużo pracują, dużo grają w defensywie. Dużo takiej żmudnej, bardzo męczącej gry bez piłki w wykonaniu naszych zawodników, więc na pewno odpoczynek im się przyda, a jakieś uwagi trenera też będą pomocne. No tak, niedługo, tuż po przerwie, minutowej przerwie, wkroczymy w 13 minutę pierwszej połowy z tego spotkania. Jak na razie wynik 0-0 i możemy być zadowoleni z takiego obrotu spraw. Spodziewaliśmy się tutaj, że na pewno będziemy się starać i damy z siebie wszystko, ale wiemy, jak mocni są zawodnicy Akademii Wychowania Fizycznego, jak potrafią dobrze grać w futsal. Więc 0-0 jak na razie zdecydowanie nas satysfakcjonuje i zaczynamy. I wznawiamy grę. Oj, ale niecelne tutaj podanie, niestety piłka nie dociera do Patryka Jaskulskiego. Nieporozumienie teraz między dwójką zawodników UJ-u i kończy się to wszystko na prostej, niepotrzebnej stracie. I coś, co w tym meczu widzimy nad wyraz często, czyli konstruujący atak od defensywy, wymieniający celne, częste podania, skład Akademii Wychowania Fizycznego szukają sobie teraz miejsca. No, tutaj rozgrywający Akademii Wychowania Fizycznego pokazuje ewidentnie, że chce tę piłkę rozgrywać lewym skrzydłem, że tutaj szukają szansy, tak jak na początku spotkania. Czwarty faul, czwarte przewinienie Uniwersytetu Jagiellońskiego. No tak, proszę tutaj zwrócić uwagę szczególnie na te faule. Mamy już czwarty, szósty faul będzie skutkował rzutem karnym. Zdecydowanie trzeba na to uważać, tym bardziej, że gracze reprezentujący AWF jeszcze ani razu nie faulowali naszych zawodników. No ale pokazuje to, jak ten mecz przebiega, że zdecydowanie częściej przy piłce są zawodnicy AWF-u, że to oni są tą strefą, tą drużyną dominującą. I po raz kolejny. No tak, to oni utrzymują się przy piłce w ataku pozycyjnym. Teraz błąd, mamy szansę na No straciliśmy tą piłkę tutaj. Akademia Wychowania Fizycznego wybroniła się. Kamil Sikora stanął i czekał, aż ta piłka do niego się doturla. No niestety przeliczył się. No i znowu groźny strzał i minimalnie mija lewy słupek bramki strzeżonej przez Piotra Niskiego. Na szczęście nasz bramkarz nie musiał interweniować, no ale kiedyś to się może tak jest, zjeścić. Wojtek tutaj przybył. Kolejny raz uderzenie lewą nogą na bramkę Piotra Niskiego. No i po raz kolejny taka sama próba podania piłki do. Mamy teraz dwie zmiany w drużynie Akademii Wychowania Fizycznego. Na boisko wszedł Grzegorz Talaga oraz Kacper Lipertowicz. No i Uniwersytet Jagielloński ma szansę na rozegranie jakiejś akcji. Widzimy tutaj piłka rozgrywana po obwodzie boiska. Ach, świetne tutaj krosowe podanie na lewe skrzydło. No gdyby zawodnik Uniwersytetu Jagiellońskiego, a konkretnie Paweł Hady, przeciął to podanie, moglibyśmy zobaczyć piłkę w siatce. Gdyby Paweł ubrał dzisiaj buty, trzy numery większe, jakieś 48, to myślę, że moglibyśmy już cieszyć się z bramki. Potężne to jest chłopisko, ale to 45, które ma teraz na nogach, nie wystarczyło, żeby skierować tą piłkę do bramki. Niewiele brakło, ale dobra próba i oj, tutaj strata. Bardzo prosty błąd zawodnika, który dopiero wszedł na boisko, może nie był zbyt dobrze rozgrzany. Kacper Lipertowicz nie przyjmuje tej piłki i mamy aut dla Uniwersytetu Jagiellońskiego i kolejną akcję w wykonaniu UJ-u. Ale tak troszkę bez pomysłu teraz rozgrywamy tę akcję, chociaż pił. Oj, ale był to dobre uderzenie. Był to bez wykonaniu. Wątpienia strzał w światło bramki. Kamil Sikora uderzał, próbował zaskoczyć bramkarza AWF-u. Niestety dla nas piłka nie znalazła drogi do siatki, ale będziemy mieli rzut rożny. Tak jest, Kamil Sikora, student zarządzania w sporcie, drugiego stopnia nawet, Jakubie. Także coś o dyrygowaniu grą ten zawodnik bez wątpienia wie. Na pewno zarządza
swoimi kolegami w sposób znaczący. Natomiast niestety jeszcze nie znalazł... Oj, pojawia się kolejny błąd. Kolejne błędy wkradają się w grę drużyny AWF-u. Czują presję. Bardzo prosta strata w obronie. No i będziemy mieli kolejną przerwę. Tym razem na wzięcie czasu zdecydował się trener drużyny gospodarzy AWF-u. Ma kilka słów do przekazania. A to jednak zakończyła się nam pierwsza połowa spotkania wynikiem bezbramkowym. Tak jest, Jakubie. Wynik bezbramkowy do przerwy 0-0. Myślę, że jest to dobry wynik. Nie spodziewaliśmy się tak dobrej gry. Może spodziewaliśmy się, ale nie oczekiwaliśmy aż tak dobrej gry w wykonaniu zawodników. Tak, bez wątpienia warto wspomnieć tutaj widzom naszej transmisji, że wyjątkowo te mecze trwają po 15 minut. No tak, normalnie w futsalu mamy dwie połowy po 20 minut. Teraz mamy tutaj w tej lidze dwie połowy po 15 minut. Także 0-0 do przerwy i my słyszymy się już za niedługo. Jak najbardziej. Halo Warszawa. Hej, mordo, do kartki. Kończyła się bezbramkowym remisem, co nawiązując do ostatniego spotkania Uniwersytetu Jagiellońskiego z AWF-em, który odbył się w futsalu dwa sezony temu. Do pierwszej połowy wtedy mieliśmy wynik 3-0 dla AWF-u. Na razie bezbramkowy remis i zobaczymy, jak dalej będzie się układało to spotkanie. No tak, jak na razie pozytywnie zaskakuje nas gra zawodników UJ-u. Tak jak powiedzieliśmy przed zakończeniem pierwszej połowy, wynik 0-0 jak najlepszy jest dla nas i oczywiście jesteśmy z niego zadowoleni. Natomiast liczymy, że na remis nie będziemy grać. Liczymy oczywiście na zwycięstwo naszych zawodników. Tak jest, może nie jest to wymarzony, wyśniony wynik, ale jak na razie... Ale teraz groźna sytuacja Uniwersytetu Jagiellońskiego. Oj, i mamy bramkę! Proszę Państwa. 1-0 dla Uniwersytetu Jagiellońskiego. Tak, rozpoczynamy drugą połowę spotkania. Kapitalna sytuacja, ta piłka odbita od bramkarza po interwencji i Bartosz Poniedziałek umieszcza piłkę w siatce. Troszkę przypadku, ale oczywiście szczęście uśmiechnęło się do UJ-u. Kto nie próbuje, ten nie pije szampana, jak mawia pożekadło. I próbowaliśmy... A nawet kto nie ryzykuje. No zobaczymy, czy teraz Akademia Wychowania Fizycznego usiądzie na naszych zawodnikach i nie da im nawet chwili wytchnienia w tym spotkaniu. No oczywiście. Ale mamy kolejną szansę na wyprowadzenie piłki. No niestety ląduje ona poza grą. Wiktor Ramut troszkę się przespał teraz, jak członek legendarnej grupy Trap House, o której śpiewa Jacek z zespołu Tede. Troszkę się przespał na parkiecie, nie zorientował się, że piłka do niego nie dotarła. No bardzo możliwe, że mógł dzisiaj nie pospać, ale zobaczymy, jak w tej sytuacji zachowa się UJ. Czy staną w obronie nisko? Pasywnie? Na pewno nisko nie stanie nasz bramkarz Piotrek Niski, który kolejną interwencją świetną teraz się no to wykazał. To bez wątpienia, Jakubie, aczkolwiek który to już strzał lewą nogą Wojciecha przybyły. Jak na razie te strzały groźne, ale nieskuteczne, więc bardzo się tym nie martwimy. Jak dla mnie to może do końca meczu tak strzelać.
i nie będę miał żadnego problemu z tym. Oj, tutaj wejście w ślizgiem naszego zawodnika. Czy ucierpiał zawodnik AWF-u? Groźnie to wyglądało, ale... Naprawdę nie patyczkował się tutaj w tym starciu Wiktor Ramut. Nie było tutaj zamiaru zrobienia krzywdy swojemu przeciwnikowi. Ładne zachowanie teraz graczy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przyszli, pogłaskali, podmuchali i już... No widzimy, że na szczęście, widzimy, że Maciejowi Śliskiemu nic się nie stało w tym starciu. I piłkę z autu wznawia AWF. Wojtek przybył. No niestety, no odprowadzamy tutaj piłkę wzrokiem. Fenomenalne zachowanie obrony UJ-u. Naprawdę funkcjonuje to dobrze, ale wracając, Jakubie, jestem ciekawy, jak zachowa się teraz UJ. Czy damy się zdominować w tym spotkaniu, czy może będziemy próbowali jeszcze rozegrać tę piłkę i będziemy polować na drugą bramkę? Ja myślę, że obraz gry się nie zmieni, że grę dalej będzie prowadził AWF. Natomiast... UJ tak jak konsekwentnie grał w obronie, tak jak kapitalnie bronił Piotrek Niski, te strzały graczy w żółtych czy złotych koszulkach i tak dalej, będziemy utrzymywali ten wynik 1-0. Tak jest. No, mieliśmy kolejne uderzenie zawodników AWF-u, kolejne uderzenie wybronione przez naszą defensywę. Kacper Lipertowicz tutaj. Wyblokowana ta piłka, ale musiała otrzeć się jeszcze o kogoś. Oj, gdyby nasz zawodnik dotarł do tej piłki. No tak, był tutaj zachowany przywilej korzyści, jeżeli chodzi o to zagranie, ale zawodnicy Akademii Wychowania Fizycznego nie utrzymali się przy piłce po tym wejściu bark w bark. Bark w bark, ale jednak troszkę za dużo siły włożył tutaj zawodnik Uniwersytetu Jagiellońskiego i faulowany był bramkarz AWF-u. Ta drużyna też konstruuje kolejny atak i który to już raz widzimy, taki hokejowy schemat zakładania zamku, podania przed bramką, czy nawet na połowie jeszcze swojej. I teraz bardzo groźnie, bo piłka po rykoszecie mogła zmylić bramkarza Uniwersytetu Jagiellońskiego i wpaść. No i widzimy, że Wojtek jest zawodnikiem obunożnym. Tak, ma dwie nogi zdecydowanie i dwiema nogami i dwiema grać. Dwiema naprawdę tramwaju, niebezpieczne. Teraz troszkę groźniej mogło zrobić się pod bramką AWF-u, ale niestety ta akcja zaczęła się równie szybko, skończyła się równie szybko jak się zaczęła. I po raz kolejny wybronili się zawodnicy AWF-u. Będą wznawiać grę od wyrzutu z autu. Próba strzału z daleka, ale tak strzelać to mogą sobie nawet i do przyszłego sezonu. Oczywiście nie ma możliwości. No tak, gdybyśmy grali na zewnątrz, można by powiedzieć, że postraszył gołębie na stadionie. W tym przypadku chyba jedynie konserwatora hali. Konserwator hali myślę, że nie zaśnie po takim uderzeniu, które mogło go gdzieś tam zranić, ale wróćmy do meczu, ponieważ kolejną akcję konstruują zawodnicy AWF-u. Kolejne długie utrzymywanie się przy piłce. Kolejna próba takiego podania. No i aktywne zachowanie UJ-u w obronie. Piłka. No tutaj lekka dyskusja z sędzią na temat tego, kto ostatni dotknął tej piłki, która opuściła linię boczną. Sędzia dobrze ustawiony, wszystko widział. AWF wznowił. No, zauważamy tutaj chyba coraz większą desperację, jeżeli chodzi o rozgrywanie piłki przez AWF. Coraz mniej podań, coraz więcej akcji indywidualnych, które kończone są nie najlepszymi strzałami. To jakaś może już powoli frustracja wkrada się w szeregi graczy, którzy tutaj mieli być murowanym faworytem, mieli zmiażdżyć zawodników UJ-u, póki co bardzo wyrównany mecz, ale dużo niedokładności wśród zawodników Uniwersytetu Jagiellońskiego i trochę to może martwić. Te podania, mimo że wydają się proste, są jednak niecelne. I gracze AWF-u konstruują kolejny atak, kolejna próba kombinacji. Tak, tutaj zagranie do środka piłki, jednak opuściła ona linię boczną boiska. Lekkie rozluźnienie, jeżeli chodzi o grę. Piłka będzie wznawiana z linii bocznej. Została już wznowiona. No, wysoko postawiony pressing przez AWF. Długa piłka. No, próbował tutaj zgrać ją do środka Tomek Bieda. Przejęcie piłki w środkowej strefie boiska. Rozegranie na lewe skrzydło. Oj, tym razem plasowane dogranie tutaj w środek pola karnego. I niestety piłkę do bramki dobija zawodnik
AWF-u. No zdrzemnęła się teraz troszkę nasza defensywa, zupełnie niepilnowany gracz Akademii Wychowania Fizycznego w polu karnym z największą łatwością skierował piłkę do pustej bramki. Ta akcja Jakubie była tak szybka, że nawet nie zdążyliśmy zarejestrować, kto tę bramkę zdobył. Była szybka jak kieszonkowiec w warszawskim metrze, jak mawiał kiedyś Tomek Kostyra, wybitny komentator boksu. Taka chodząca encyklopedia, chodzący słownik polskich komentatorskich powiedzonek. Na pewno człowiek, którego można się wiele nauczyć. Ale wróćmy do meczu. Tak jest, jak najbardziej. Wróćmy do meczu. Wysoko założony pressing zawodników UJ-u. No, jest to odważne podejście. Oni tutaj nie chcą spocząć na tym remisie. Nie chcą, żeby ten mecz zakończył się 1-1. Bez wątpienia obie drużyny czują krew. I nie sądzimy, żeby mecz zakończył się remisem. Rozgrywana jest piłka w środku pola. Teraz po prawej stronie zawodnik z numerem 3 próbował uderzyć piłkę. Niestety... A może i stety, drużyny UJ-u została ona obroniona. No i teraz, oj, mamy szansę na kontrę. Ale gdzieś tam zaplątał się zawodnik UJ-u z tą piłką, nie do końca potrafił tak, sobie z nim Jaskulski poradzić. No, mógł zagrać to lepiej, ale nie będziemy tutaj absolutnie krytykować tego zawodnika, to była ciężka sytuacja tam, ja widziałem las nóg. Spokojne rozgrywanie piłki. Gra pozycyjna w wykonaniu Akademii Wychowania Fizycznego. No, czy będzie to skutkować taką akcją, jaką widzieliśmy przed kilkoma minutami? No nie. Skutkuje ona wybiciem piłki na aut i wznowieniem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Szybka zmiana. Na boisku widzimy Bartka Poniedziałka. Teraz Uniwersytet Jagielloński próbował... Oj, coż za sztuczki techniczne, no pokazał się, wykazał się tutaj naprawdę umiejętnościami technicznymi, przytrzymując tę piłkę zawodnik AWF-u. Ach, myśleliśmy, że pokłóci się o uderzenie zawodnik z numerem 15, Maciej Śliski. Maciej Śliski nie pokłócił się o uderzenie i dzięki temu możemy wznowić piłkę z autu i to się już stało. Po raz kolejny prosta strata w środku pola i z groźną sytuacją mogą wychodzić zawodnicy AWF-u. Na szczęście całkiem dobrze w obronie radzi sobie Bartek Poniedziałek, który wypychał graczy AWF-u. Oj, uderzenie tutaj tak zwane z czuba, próba uderzenia Grzegorza Talagi. Grzegorz Talaga teraz jak niegdyś czechosłowaccy piłkarze z czuba próbował szczęścia, natomiast strzał odbił się od któregoś z obrońców UJ-u, ale teraz groźne zamieszanie w polu karnym, słupek broni zawodników Uniwersytetu Jagiellońskiego, wychodzimy z kontry 1-1 z bramkarzem, no niestety nie wykorzystał tego Kamil Sikoran, to była naprawdę stuprocentowa sytuacja, choć biorąc pod uwagę postawę bramkarza AWF-u Siwieckiego, no te procenty na pewno były ograniczone. Kamil Sikora teraz trochę jak koń łysek, gdzieś tam te klapki. Oj, i kolejna dobra interwencja Siwieckiego. Mógł podawać, jeszcze wracając do tej wcześniejszej sytuacji, ale zobaczmy, nie ma no, co... No, myślę, że nie mamy tutaj co wracać, bo UJ kontynuuje i próbuje konstruować kolejne niebezpieczne akcje. Teraz oj, no i świetne zachowanie w obronie. Piłka dla AWF-u, choć no była to lekko sporna decyzja. No i po raz kolejny, powoli, dają sobie czas na zmiany zawodnicy AWF-u. I piłkę wznawiają gracze tak jest. UJ-u, gracze grający w niebieskich strojach. Teraz próba dośrodkowania, niewiele tam zabrakło, a piłkę głową przeciąłby Bartek Poniedziałek, wysoki chłopak, troszkę jednak za nisko skoczył, aby trącić futbolówkę. No tak, lekkie zamieszanie teraz w środku boiska. Wyjaśniona piłka, rozpoczynamy grę od defensywy AWF-u. Próbują teraz zagrać się między sobą. Kilka podań, gracze w żółtych strojach, ale na indywidualną akcję zdecydował się zawodnik Akademii Wychowania Fizycznego i w efekcie rzut wolny będziemy mieli dla graczy AWF-u. No, no może tak, to być tutaj sytuacja do... sędzia zwrócił uwagę na to zagranie, na sposób, w jaki bronił dostępu do bramki zawodnik UJ-u.
Mamy postawiony dwuosobowy mur, czy krótkie rozegranie piłki. Oj, i to jest szansa na kontratak. No, doskonała tutaj interwencja naprawdę bramkarza AWF-u. Wyszedł na przedpole, wiedział, że zagraża jego drużynie tutaj taki kontratak po tym stałym fragmencie gry i wywiązał się ze swojego zadania doskonale, no niczym Manuel Neuer. Przytomnie zachował się bramkarz AWF-u dobrą interwencją nogami. Gdzieś tam 10 metrów od własnej bramki, od własnego pola karnego, ale to już nieważne, bo kolejną groźną sytuację... O, nie można tutaj nawet mówić o przedpolu, ten bramkarz niemal przekroczył środkową linię boiska. Po raz kolejny, no gdybyśmy liczyli... Oj, cóż za przyjęcie piłki zawodnika z numerem 11, przybył. Gdybyśmy liczyli posiadanie piłki, to myślę, że dużo, dużo ponad połowę gracze AWF-u by sobie mogli przypisać na swoją stronę. Natomiast nie to jest najważniejsze. Tak, ale nie jest to absolutnie dominacja. No, przypomnijmy, że w ostatnim spotkaniu tych drużyn w futsalu w tym momencie, po drugiej połowie spotkania, wynik to było 10-2. 7 bramek udało się zdobyć zawodnikom AWF-u w drugiej połowie tamtego spotkania. No teraz będzie im na pewno bardzo ciężko powtórzyć ten wynik, ale groźny strzał teraz w stronę Piotra Niskiego, bramki strzeżonej tak, przez Piotra Niskiego. I piłka zostanie wznowiona przez Piotra Niskiego, który strzeże dostępu do bramki Uniwersytetu Jagiellońskiego w tym spotkaniu. Jak na razie fenomenalny mecz tego zawodnika, nie możemy mu zarzucić przy bramce niczego, ta piłka... Oj, ale zobacz Jakubie, jak wysoko założony pressing teraz trzema zawodnikami w pewnym momencie. AWF wyszedł tutaj, niemal wchodził w pole karne Uniwersytetu Jagiellońskiego. Udało się przytrzymać tę piłkę. Rozegranie na lewe skrzydło, lekko zwolniona akcja. Troszkę nie w tempo to podanie, ale strzał z daleka. Wiktor Ramut próbował tutaj uderzyć tę piłkę niemal z linii środkowej boiska. Wyblokowany ten strzał i bez żadnych problemów złapał piłkę bramkarz AWF-u. Krajewski. Dokładnie ten sam. Oj, tutaj mamy zawodnika na deskach. No, czwarty faul. I to już czwarty faul w wykonaniu Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trwają jakieś dyskusje między sędziami. Faule są liczone tutaj. Trener Uniwersytetu Jagiellońskiego zgłasza jakieś poprawki, ma jakieś sugestie. No trzeba przyznać, trener UJ-u jest bardzo mocno zaangażowany w ten mecz. Jesteśmy naprawdę ciekawi, co powie nam po spotkaniu o przebiegu. Groźna teraz sytuacja i piłka mu snęła. Oj, ta piłka, no słupek. Ja widziałem ją w siatce. Niestety piłka przeszła tuż obok prawego słupka bramki. Piłka chyba mu snęła, nawet ten słupek niestety zewnętrzną część tego słupka i rzut rożny teraz wykonali. Tak, mu snęła również nogę zawodnika AWF-u, stąd rzut rożny i... Mocny strzał, taki nieprzyjemny. Mocny strzał lewą nogą. Nieprzyjemny, nisko nad... Jana podłożem. Kowalika. Ale poradził sobie oczywiście bramkarz AWF-u. No i teraz UJ troszkę dłużej utrzymuje się przy piłce, tak jakby gracze AWF-u zaczynali odczuwać. Tak, tego spotkania. Tutaj Kamil Sikora wprowadził pozytywną energię, jeżeli chodzi o piłkę pozycyjną i rozgrywanie jej. Wprowadził lekki spokój na boisko, tutaj bardzo rozsądnie rozwiązał tę akcję. Próba zagrania do środka niestety przecięta i przecięte zostały również nogi no zawodnika faul. Z numerem 5, Tomasza Biedy. Tak jest, jak najbardziej. Mamy czwarty faul. Zostało nam 5 minut, więc musimy wystrzegać się tego typu zagrań. No w tym momencie możemy sobie pozwolić jeszcze na jeden faul, który zakończy się rzutem wolnym. Oj, teraz bardzo nieprzyjemny strzał. Z doświadczenia wiemy, że zawodnicy AWF-u, ale teraz przejdźmy do akcji, niebezpieczny strzał. Kolejny niebezpieczny strzał i kolejna świetna interwencja Piotra Niskiego. Gdyby były przyznawane nagrody za MVP, to myślę, że zdecydowanie ten zawodnik mógłby już ustawiać się w kolejce po odbiór takiej statuetki. Natomiast zobaczmy teraz, było tak, groźnie. Tutaj Dariusz Igielski sygnalizował czas. Wojciech przybył, uderzał.
Natomiast piłka wybroniona przez Piotrka Niskiego i kolejny raz Wojciech Przybył próbuje i kolejny raz piłkę paruje swoimi rękawicami. Oj, czy to lewą, czy prawą nogą Piotr Niski ma odpowiedź na wszystkie te uderzenia. Niebezpiecznie teraz w naszym polu karnym, no ta piłka tam tańczyła i był to taniec bez wątpienia latynoski. No może latynoski, może chocholi, gdzieś ta piłka nie mogła znaleźć drogi do bramki i oczywiście nie szkodzi. Akcja lewym skrzydłem teraz zawodników AWF-u, no świetnym odbiorem wykazał się tutaj Kamil Sikora, no naprawdę widać doświadczenie. Ten zawodnik to już jest jego nie pierwszy sezon w futsalu, widać tutaj ten spokój, no naprawdę przytomna decyzja i zakończona niebezpieczna akcja AWF-u. Bardzo dużo ryzykował Kamil, bo nie dość, że to byłby już piąty faul. To jeszcze było bardzo blisko bramki, a teraz będziemy tak jest, mieli chwilkę i mamy wytchnienia, bo o czas poprosił trener Uniwersytetu Jagiellońskiego, także Dariusz Igielski, mamy minutę przerwy teraz. Zobaczymy, jakie wskazówki przekaże trener reprezentantom Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zobaczymy, jakie zmiany te sugestie przyniosą w grze w tych ostatnich kilku minutach meczu. Widać, że dogaduje się wspaniale ze swoimi zawodnikami trener Igielski, żyje tym meczem, cały czas coś podpowiada, coś gestykuluje. Bardzo żywa teraz dyskusja w naszym boksie, na naszej ławce. Miejmy nadzieję, że te zmiany oczywiście wniosą wiele pozytywnego w grę Uniwersytetu Jagiellońskiego, że uda się jeszcze... Tak jest, no my rozmawialiśmy przed tym spotkaniem z trenerem UJ-u. On tutaj podkreślał, że kilku nowych zawodników, że ma pomysł na to, jak ten sezon ma wyglądać i biorąc pod uwagę to, że remisujemy 1-1 z mistrzem poprzednich rozgrywek, no nastraja nas bardzo pozytywnie na ten nadchodzący sezon i na pierwszą fazę grupową sezonu futsalu. Akademickie Mistrzostwa Małopolski, to naprawdę może zakończyć się wyższym miejscem niż w ostatnich sezonach. A ty teraz, Piotrek, zabawiłeś się trochę w Tomka Hajtę, bo gdzieś tam groźna akcja przebiegła koło naszego mikrofonu. Ale spokojnie, z Piotrem Niskim na bramce, myślę, że nie musi nam aż to tak podnosić tętna, ale naprawdę no spotkanie jest intensywne i mamy teraz kontratak w środkowej części boiska. Kamil Sikora utrzymuje się przy piłce. Teraz prosta strata Wojtka Przybyła. Oj, i mamy tutaj przerzucenie piłki. Udało się Bartkowi Poniedziałkowi utrzymać przy futbolówce. Teraz UJ troszkę dłużej przy piłce. Może uda się zakończyć akcję z groźnym strzałem na bramkę. I zobaczmy, oj, i zakończy się to akcją. Oj, 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 niewiele tam brakowało. No, Bartek Poniedziałek uwolnił się tutaj spod obrony AWF-u. Jaka decyzja sędziego? Rzut rożny dla UJ-u będzie go wykonywał Bartek Poniedziałek. Jak na razie rzuty rożne ani z jednej, ani z drugiej strony nie przynoszą wiele dobrego. No i tak było i tym razem, ale zobaczmy, bo utrzymujemy się przy piłce. Rzut z autu nieco dalej. Bartek Poniedziałek w wolnym czasie, zawodnik Pcimianki. Pcim studiuje również zarządzanie w sporcie na drugim stopniu. Pcimianka, Pcim brzmi ciekawie, szczególnie dla obcokrajowców. Jednak wprowadziłem Państwa w błąd, bo to gracze AWF-u zaczynali piłkę z rzutu z autu. Tak jest. Kolejny strzał, kolejna dobra interwencja Piotra Niskiego. No i przede wszystkim spokojna interwencja, pewna. Oj, tutaj nie zauważyli nasi zawodnicy po prawej stronie wchodzącego zawodnika. No i znów trochę samolubnym tutaj zachowaniem boiskowym wykazuje się Wojtek Przybył. Wojtek Przybył, wiele dobrego można o nim powiedzieć, na pewno silny jak Tur, ale kolegów na boisku to on niekoniecznie widzi. Bardzo dużo kończy akcji strzałem, gdzieś nie najlepiej przygotowanym, no i dzięki temu... Bardzo dynamicznie tam teraz w lewym sektorze boiska Tomasz Bieda próbował przedrzeć się przez obronę Uniwersytetu Jagiellońskiego, jednak spaliło to na panewce. Mieli kilka słów do powiedzenia sobie. Utrzymał się przy piłce tutaj Poniedziałek. Oj, tutaj, proszę Państwa, czy to był faul, czy to było nurkowanie? Tutaj dyskusja ostra, widzimy, jakie jest napięcie między zawodnikami.
No, oj, niekoniecznie tutaj. Niesportowe zachowanie, kompletnie niepotrzebne. Żółtą kartkę otrzymuje przybył Wojciech. Nieładne sceny, nie chcemy takich oglądać. Nie chcemy takich oglądać. No, tak, no bez wątpienia zawodnicy... Bardzo dużo dołożył od siebie jeden z zawodników AWF-u, który nie był chyba nawet dotknięty, a wydał z siebie odgłos, jakby był żywcem ze skóry. No, tę sytuację oceni już sędzia, aczkolwiek widzimy, jakie emocje panują na boisku. No, ten wynik 1-1 jest naprawdę dla bukmacherów wynikiem niespodziewanym. Żółtą kartkę otrzymał przybył Wojciech. Z boiska zszedł w międzyczasie Kamil Sikora. Ale nie wiesz co, Kuba, no tutaj widzę próbę, no tutaj jednak te faule się liczą, no to już byłby kolejny faul Uniwersytetu Jagiellońskiego, a no tak, odliczamy te faule w futsalu. Oczywiście nieładne zachowanie graczy AWF-u, no ale nie nam oceniać to zachowanie, widocznie zawodnik uznał, że może coś tym wskórać, na szczęście sędzia był blisko, prawidłowo ocenił sytuację. Teraz zobaczmy, oj, tutaj strata w środkowej strefie boiska. Strata, znowu Bartek Poniedziałek, świetnie, zauważmy, jak on gra plecami do bramki, jak świetnie potrafi przytrzymać się przy tej piłce, niczym Romelu Lukaku dla Manchester United. Próbował teraz swojego szczęścia z daleka zawodnik Uniwersytetu Jagiellońskiego, ale oczywiście... I piłka ląduje na linii bocznej, wznawiać będzie Uniwersytet Jagielloński. Ta piłka nie dociera do napastnika UJ-u i mamy niebezpieczną akcję. No, żeby tutaj UJ-owi nie zabrakło sił w tej sytuacji, braknie. Aj, no tego się obawiałem, że to się tak skończy. Niepotrzebna strata, złe wybicie z rzutu, z autu. No i Bartek... To jest 14. minuta meczu i AWF wychodzi na prowadzenie. Bramkę tę zdobył Wojtek Przybył, o ile się nie mylę, Jakubie. Być może zawodnik z numerem 11. Bardzo możliwe, że był to właśnie ten gracz. Natomiast... To ten gracz, który wcześniej dostał żółtą kartkę za dyskusję z sędzią. No widać, że... Nabuzowany. Ta energia w nim kipi. Niepotrzebna strata. Ale AWF chce tutaj podwyższyć wynik. No. Wydaje się, że ręką zagrały. Teraz zawodnik AWF-u nie widział tego sędzia. Czyżby? Tak. To jest definitywny koniec tego spotkania, jeżeli chodzi o wynik. No. Może nie mówmy jeszcze definitywny sport, dlatego jest tak przez nas kochany. Mamy jeszcze minutę, no czy uda się tutaj wyciągnąć remis z tego spotkania? Mamy ogromną nadzieję. No niestety posypała się teraz ta gra, no tak to bywa, zawodnicy UJ-u rzucili się, żeby za wszelką cenę zdobyć bramkę, niestety nadziali się na kontrę i bramkę stracili. Ale jakie emocje w tych ostatnich minutach spotkania, jak wiele się tutaj wydarzyło, jaką energię widzimy na boisku, no to bez wątpienia zachęca do obejrzenia kolejnego spotkania, które już za tydzień. Uniwersytet Jagielloński, będziemy mieli derby UJ-u, spotka się z reprezentacją Collegium Novum. Collegium Medicum oczywiście, Piotr. A nawet Collegium Medicum, przepraszam bardzo. Nic nie szkodzi. No i co? I próbowali teraz gracze AWF-u dalej swojego szczęścia strzelić czwartą bramkę, która już definitywnie przekreśliłaby szansę UJ-u na jakikolwiek wynik punktowy w tym meczu. Natomiast ta indywidualna akcja została zatrzymana przez obrońców i gdzieś tam przeniosła się teraz piłka. No na tutaj AWF może uspokoić tę grę. Zostało 20 sekund niecałe. Zostało 20 sekund, no i cóż, tylko cud już mógłby się wydarzyć, a nawet i chyba nie ma takich cudów, które teraz sprawiłyby, że UJ wyszedłby z tego meczu. Niecelne zadanie Grzegorza Talagi, ale w tym etapie gry już można sobie pozwolić na takie błędy. No i mamy końcową syrenę. No cóż, wstydu nie było na pewno. Dobre spotkanie graczy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Brakło może dwóch minut, abyśmy cieszyli się tutaj z punktu w tym spotkaniu. Natomiast 3-1. Tak, myślę, że jeszcze proszę nie kończyć, nie wyłączać odbiorników. Myślę, że jeszcze uda się tutaj przeprowadzić wywiad z trenerem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dziękuję.
Jest nam miło gościć trenera Uniwersytetu Jagiellońskiego po przegranym meczu z AWF-em. Jak pan ocenia to spotkanie, jego przebieg? Chciałem przede wszystkim bardzo pogratulować chłopakom postawy na tym spotkaniu. Jestem mile zaskoczony. To, co zobaczyłem na tym boisku, ten hart, ta walka. Graliśmy, przypomnę, z drużyną, która w ubiegłym sezonie zajęła pierwsze miejsce. I wszyscy nas z góry skazywali na pożarcie i w ogóle na porażkę. Co prawda nie uniknęliśmy tej porażki, aczkolwiek postawa i to, że mamy potencjał i potrafimy walczyć, grać, napawa optymizmem na kolejne spotkania, które myślę przy takim zaangażowaniu i jeszcze dotarciu i dograniu pewnych elementów powinno przynieść efekt. I myślę, że dzisiejsza, wyciągniemy naprawdę dobrą lekcję z tego spotkania. No, jak najbardziej gratulujemy tego wyniku. Czy pojawiają się już jakieś wnioski teraz na gorąco, jeżeli chodzi o przebieg tego spotkania? Czy wnioski są takie, że jesteśmy zespołem, który potrafi grać w piłkę, potrafi walczyć i jak widać pokazał to dzisiaj. I to jest taki wniosek główny i dla mnie bardzo ważny, że nie możemy po prostu podchodzić przed meczem już, że gramy z wyżej notowanym zespołem, podchodzić negatywnie, czy nam od razu stać na straconej pozycji. Więc mówię, jeszcze kilka meczów, treningi, które dopracujemy pewne elementy, na pewno w tym momencie brakło nam po prostu przysłowiowej pary, czyli sił, fizyki i to w końcówce tego spotkania zadecydowało o tym, że straciliśmy te dwie bramki, aczkolwiek okazje były ku temu, żeby pokusić się tutaj naprawdę o sprawienie niespodzianki. No dobrze, dziękujemy bardzo za tę wypowiedź i życzymy powodzenia w kolejnych meczach. Kolejny mecz już za tydzień z Collegium Medicum. Będą to takie derby. Kilka słów przed tym meczem. Tak, bardzo serdecznie chciałbym zaprosić Was również na to spotkanie. Jest to szczególne, pewne takie małe wewnętrzne derby. Tamto roku o włos przegraliśmy, nie pamiętam już tego. Podchodzimy z optymizmem i również z pokorą i chcemy jak najbardziej pokazać się z tak dobrej strony jak dzisiaj, a jak tak się zaprezentujemy, to myślę, że wynik będzie dla nas korzystny. Dobra, dziękuję bardzo za uwagę w tym meczu. Do widzenia.